Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku pokażę Ci moje trzy ulubione przepisy na szybki makaron. Zaczniemy od ugotowania makaronu. Jak ugotować makaron? Nagrałem filmik z Michałem z Bartolini, który dokładnie pokazuje, jak ugotować makaron, dlaczego nie przelewać go wodą, dlaczego nie dodawać oliwy do gotującej się wody. Wszystko zobaczycie w filmiku, który jest tutaj podlinkowany. Zachęcam też do obejrzenia rozmowy mojej z Michałem, który opowiada masę ciekawych faktów o makaronie, w tym, czy może się przeterminować. Zaczynam od ugotowania makaronu i pokażę Wam, co będziemy gotować dzisiaj. Mam tutaj ugotowany i odcedzony makaron. Zaczynamy od przepisu numer 1. Makaron typowo dla początkujących amatorów. Zresztą jedno z najpopularniejszych dań w naszej kuchni. Danie awaryjne i popisowe danie mojej żony. Tutaj jest odcedzony makaron z sosem pesto gotowym. Zacznijcie sobie od gotowego sosu, jeżeli Wam posmakuje. Bardzo łatwo jest je również przygotować w domu. Wystarczy odcedzić makaron, dodać parę łyżek pesto wedle uznania. Tu już nie chcę wchodzić dokładnie w Wasze proporcje. Mieszamy najlepiej w garnku, żeby nic innego nie brudzić. Robi nam się taki fajny, zielony, aromatyczny makaron. Na koniec dodam troszeczkę mojego ukochanego parmezanu. I prawdopodobnie ciężko poprostsze danie. Makaron z pesto gotowy, zajęło mi to 30 sekund, polecam, bardzo fajne, awaryjne danie. Przygotujemy teraz makaron numer 2, u nas w domu mówimy na niego alio olio. Zaczynam od nagrzania patelni, nagrzeję 2 łyżki oliwy. Jest już fajnie ciepła patelnia. Posiekany czosnek i tak go sobie, mówiąc po krakowsku, zeszklimy troszeczkę. Czosnek już jest prawie gotowy, dodam chili tutaj wedle uznania. Każdy ma inny ulubiony sposób ostrości, ja wolę jak czuć jednak to chili. Zaraz już delikatnie pachnie czosnkiem, za chwilę będzie pachniało chili w domu, to znaczy, że możemy dodawać makaron. Tutaj mam odcedzony makaron. Okej, gotowe. To jest prywatnie moja jedna z ulubionych wersji makaronu. Ja sobie daję jeszcze troszeczkę pieprzu, ale to już zależy, jak lubicie. Przygotuję makaron numer 3. Zaczynamy podobnie od łyżki oliwy. Na rozgrzaną patelnię łyżkę ghee masła klarowanego. I dużo, dużo, dużo pieprzu. Zapomniałem o nazwie makaronu. Jest to makaron pod roboczą, domową nazwą serowo. Pieprz. Nie. Pieprzem. Jest ok. Dobra, pieprz nam się tutaj delikatnie podprażył. Tutaj mam jeszcze wodę z makaronu. Tak jak mówił Michał, to jest taki rosół z makaronu. Bardzo ważny, cenny składnik. I teraz niebezpieczna czynność, woda z makaronu na tłuszcz i szybko makaron. Woda nam już praktycznie cała wchłonęła. I na koniec dużo, dużo, dużo parmezanu. Naprawdę nie oszczędzajcie, bo to jest cały sens. Ok, parmezan mamy wszędzie. Pachnie jak we Włoszech. Pięknie serkiem. I są gotowe?
I gotowe. Mamy trzy makarony, pieprz, ser, typowy taki z oliwą i z chili i pesto. Będzie zaraz uczta, a jeżeli filmik się podobał, zostaw proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów, a najlepiej to subskrybować kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!